Cześć, z tej strony Babka od Polskiego, tak funkcjonuje na YouTubie. Jestem członkiem ekipy Ploteczek Polonistycznych, sprawdźcie na Facebooku. I zapraszam Was do wysłuchania naszego podcastu. To jest historia o tym, jak sypialnia jednego człowieka wpłynęła na życie i twórczość Stanisława Trębeckiego, Antoniego Malczewskiego, Juliusza Słowackiego, a także pośrednio Adama Mickiewicza. Zapraszam. Stanisław Szczęsny Potocki jest symbolem zdrajcy, antybohater polski, targowiczanin i prawdopodobnie idiota. Jego wybory życiowe doprowadziły do tego, że opisywany jest z obrzydzeniem, współczuciem i nienawiścią. Nic to, że podobno opisywał piękne wiersze, nikt teraz nawet nie chce ich czytać. W książce Dzieje zdrajcy Jerzy Łojek opisuje Szczęsnego w ten oto sposób. Dzisiaj wydaje się pewne, iż w wypadku Szczęsnego iloraz inteligencji ten wynosił poniżej liczby 100. Przyszły szef Targowicy był człowiekiem ledwo przekraczającym poziom debilizmu. Wystarczyło mu jednak świadomości, aby ze swoich Ograniczeń zdawać sobie sprawę. Szczęsny nie byłby lekim. Był synem największego magnata w historii Rzeczpospolitej, Franciszka Salezego, Potockiego i Anny Elżbiety z Potockich, których nie można nazwać wzorowymi rodzicami. Z relacji Hugona Kołontaja wynika, że Potocki z audiencji u rodziców wychodził połajany lub pobity. Rodzicom Potockiego przypisuje się negatywne cechy, takie jak chorobliwa ambicja, mściwość, upór, bigoteria i sadyzm. Mieli oni zresztą plany względem jedynego syna: chcieli, aby został królem Polski, co biorąc pod uwagę jego ograniczenia intelektualne, raczej nie wchodziło w grę. Pierwsza miłość. W 1770 roku rodzice szczęsnego wysłali go z Krystopola do suszyna, ponieważ na podolu szalała w tym okresie Konfederacja Barska, a oni bardzo bali się o bezpieczeństwo jedynaka. W tym suszynie 18-letni Potocki trafił do majątku niejakiego Jakuba Komorowskiego. Tam stracił głowę dla jego córki Gertrudy. Rozpoczął się gorący romans. Tak gorący, że aż jego efektem była ciąża. Gertrudy. Jej rodzice prawdopodobnie jako zubożała szlachta liczyli na awans społeczny i wymusili na szczęsnym potajemny ślub. Odbyły się zaręczyny, spisanie intercyzy, a potem 16 grudnia 1770 roku. Ślub. Niestety, tata Potockiego, Salezy Franciszek Potocki, był teściem dosyć niewdzięcznym. Zamiast zaprosić Gertrudę do siebie, kazał synowi oświadczyć, że do ołtarza zaciągnięto go siłą. W stosunku do synowej, Potoccy mieli również jakieś plany otóż, do czasu rozwodu ze szczęsnym, chcieli umieścić ją w klasztorze to znaczy porwać. I hops do klasztoru. Szczęsny uprzedził ukochaną przed planowanym porwaniem i dziewczyna wraz z bliskimi schroniła się na dworze w Nowym Siole. Nocą 13 lutego 1771 roku nieznani sprawcy wtargnęli właśnie na ten dwór w Nowym Siole. Bandyci wywlekli ciężarną Gertrudę w samej koszuli nocnej na mróz, po czym wepchnęli ją na sanie i uciekli. Jednak nie wszystko poszło po ich myśli. Po drodze napotkali konwój z transportem zboża, porwanie mogło wyjść na jaw. Żeby temu zapobiec, Gertruda została nakryta futrami. Miało to zagłuszyć jej wołanie o pomoc. Niestety zagłuszyło bardzo skutecznie, bo dziewczyna się udusiła. Jej ciało wrzucono do rzeki i odnaleziono je dopiero na wiosnę. Podejrzenia od razu padły na potockich. Oskarżono ich o porwanie i zlecenie morderstwa. Jednak oni do końca życia utrzymywali, że ze sprawą nie mieli nic wspólnego. Gdy szczęsny dowiedział się o śmierci ukochanej, nieudolnie targnął się na swoje życie. Próbował podciąć sobie gardło z scyzorykiem i jednocześnie, robiąc to, prosił swojego ojca o wybaczenie. Mm, no, przeżył. I po śmierci swoich rodziców, wypłacił rodzinie Komorowskich sowite odszkodowanie, choć do końca życia zaprzeczał, jakoby wziął ślub z Gertrudą. Legenda głosi, że tuż przed śmiercią Potocki kazał położyć sobie na piersi portret Gertrudy i tak z ukochaną przy sercu zszedł z tego świata. Z prawą Komorowskich żyła cała Polska. Ta tragedia rodzinna sprawiła, że ród Komorowskich wzbogacił się, a nawet otrzymał tytuł hrabiowski. Skandaliczna historia miłości szczęsnego i Gertrudy poruszyła wyobraźnie. Antoniego Malczewskiego. Był on nie tylko pisarzem, ale też pierwszym Polakiem na Mont Blanc, prekursorem w Polsce mesmeryzmu. Na podstawie tej historii Malczewski w 1824 roku napisał pierwszą polską powieść poetycką o tytule Maria. W 1838 Juliusz Słowacki napisał Wacława. Wacław miał być epilogiem właśnie do dzieła Malczewskiego. I tak właśnie sypialnia szczęsnego wpłynęła na twórczość Malczewskiego i Słowackiego. A za chwilę będzie o tym, jak doprowadziła do powstania jednego z najpiękniejszych poematów w historii literatury polskiej. Tytuł tej części brzmi Greczynka. Zofia Wit była kobietą piękną, namiętną i z przeszłością. Niewolnica sułtana, kurtyzana, metresa, szpieg. Wokół jej życia erotycznego narosło wiele legend, które do tej pory rozbudzają wyobraźnię historyków. Zanim Zofia poznała pierwszego męża, generała Józefa Wita, używała pseudonimu Dudu. I jeździła po Europie z Karolem Poskampem Lasopolskim, którego była utrzymanką. W Kamieńcu Podolskim Zofia poznała ponad 20 lat starszego Wita, człowieka o odrażającej fizjonomii i nieprzychylnej opinii społecznej. Wit zakochał się w dziewczynie. Ona karmiła go opowieściami o swoim pochodzeniu. Twierdziła, że pochodzi ze zubożałej szlachty greckiej. No i też yy, wciskała mu kit, że jest strasznie cnotliwa. Yy, Wit nabrał się na tę historię i potajemnie wziął z nią ślub. W ten sposób. Kurtyzana, prostytutka, weszła na salony. Porzuciła dawny pseudonim Dudu i od tej pory była Zofią de Witt. Państwo, Wit jeździli po całej Europie i odwiedzali różne stolice Warszawę, Berlin, Brukselę, Paryż, Wiedeń wtedy właśnie Zofia została okrzyknięta najpiękniejszą europejką swoich czasów a także nawiązała kilka intratnych romansów uwiodła podobno samego króla Francji, Ludwika XVIII, a także jego brata. Witowi Zofia urodziła dwoje dzieci, z czego jedno zmarło, a drugie wyrosło na generała Jana Wita, tego samego, który towarzyszył Adamowi Mickiewiczowi w wycieczce na Krym, a tam wiadomo, sonety krymskie. W 1788 roku Zofia wraz z Witem gościła w obozie Grigoria Potjomkina, z którym miała romans. Tam też w 1791 po śmierci potomkina poznała szczęsnego Potockiego, najbogatszego Polaka, pana na Tulczynie. Potocki stracił dla pięknej greczynki głowę. I tak rozpoczął się najbardziej skandaliczny związek w ówczesnej Rzeczypospolitej, polskiego magnata z kobietą, która rozpuszczała plotki na temat swojego pochodzenia. Szczęsny tak bardzo się zakochał w Zofii, że nawet zapłacił. Witowi za rozwód z nią i doprowadził też do pokojowego rozstania ze swoją drugą żoną. Jednak zanim się to wydarzyło, Zofia zdążyła urodzić mu już trójkę dzieci. W 1798 roku odbył się ślub i Zofia oficjalnie została panią potocką. Na dwa lata przed ślubem Potocki postanowił dać wyraz swojej miłości i rozpoczął karkołomne przedsięwzięcie, na które mógł pozwolić sobie jedynie największy magnat na terenach byłej Rzeczpospolitej. Otóż rozpoczął budowę zofiówki. Cała budowa trwała 10 lat. Park kosztował w zależności od źródła 10-15 milionów złotych i rozciągał się na 160 hektarów. Inspiracje dla architekta stanowiły mitologia i filozofia antycznej Grecji. W zofiówce znajdziemy rzeźby i popiersia sprowadzone z Włoch. I Grecji, amfiteatr, pola elizejskie, sztuczne groty, altany, pawilony, labirynt kreteński i całe mnóstwo innych cudów. Rośliny do parku sprowadzano z Turcji i Egiptu, a ptaki z Ameryki. O sam park dbało aż 200 ogrodników. Było to jedno z najpiękniejszych wyznań miłosnych tamtych czasów. Częstny tak bardzo kochał tę swoją żonę, że aż do współpracy zaprosił jednego z najznakomitszych poetów polskich, Stanisława Trembeckiego. Zadłużony, prawdopodobnie z powodu zamiłowania do hazardu kobiet i uczt. Poeta przyjął zaproszenie do Tulczyna i zlecenie na poemat mający opiewać przymioty z Zofiówki i jej właścicieli. Trembeckiemu w ogóle nie przeszkadzało to, że Potocki już wtedy nosił miano zdrajcy narodowego. Poeta nie przejawiał żadnych oporów moralnych, a nawet solidaryzował się z postawą Szczęsnego wobec Rosji. Trębecki napisał poemat opisowy Sofiówkę, która okazała się arcydziełem i szybko zdobyła rozgłos. Świadczy o tym chociażby to, że w 1815 ukazało się jej ozdobne wydanie z przekładem francuskim. Analiście subskrybentów znajdowali się między innymi car rosyjski i król duński. Mickiewicz tak bardzo, tak bardzo cenił Sofiówkę, że niemal bez zmian wprowadzał całe jej fragmenty do pana Tadeusza. Dzisiaj nazwalibyśmy to plagiatem, kradzieżą własności intelektualnej. Wtedy sprawa zupełnie normalna. Ludzie się dzielili. Niestety piękna Zofia nie potrafiła docenić dowodów miłości Potockiego i jej natura, temperament wzięły górę. Kobieta wdawała się w różne romanse, a jednym z nich był związek z synem Potockiego z pierwszego małżeństwa, 16 lat młodszym, szczęsnym Jerzem. Owocem tej miłości było kolejne dziecko, Bolesław, które oficjalnie uznane było za dziecko szczęsnego Potockiego. Gdy tymczasem było jego Wnukiem. Potocki dowiedział się o romansie ukochanej żony z własnym synem, a to odbiło się na zdrowiu arcyzdrajcy. Popadł on w manię prześladowczą, wierzył, że ktoś czyha na jego życie i że jest podtruwany. Mnie go bardzo szkoda. Bardzo. Szczęsny zmarł 14 marca 1805 roku. Miał 53 lata. Jednak również po śmierci Szczęsny, a właściwie jego ciało, odegrało rolę w skandalu. Zwłoki Potockiego ubrano w carski mundur, przystrojono orderami i klejnotami, a następnie pozostawiono w otwartej trumnie. To zachęciło hieny cmentarne, które nocą wkradły się do grobowca, ograbiły zmarłego ze wszystkiego i pozostawiły nagiego pod ścianą. Mhm, tak. Nie dość, że dostał kopa w... Dupę od ukochanej kobiety, to jeszcze tak go potraktowano po śmierci. Po śmierci Potockiego Zofia sądziła się z dziećmi o majątek. Przy tej okazji poznała uwaga, uwaga Nowosilcowa i nawiązała z nim. Romans Stanisław Trębecki do końca życia pozostał w tulczynie, gdzie poświęcił się grze w karty, pracy historycznej i badaniu wpływu pokarmów na organizm człowieka. Był bowiem trębecki wegetarianinem, czym wzbudzał ciekawość sobie współczesnych. Niestety po śmierci szczęsnego tulczyn stracił dawną wielkość i stał się oazą szulerów i pijaków. Trembecki w tym towarzystwie nie czuł się najlepiej. Opisał go w tym czasie Michał Konarski, nauczyciel domowy Potockich, który przytoczył obraz starca chodzącego boso po pokoju w zaniedbanym negliżu i karmiącego wróble. Trembecki zmarł 12 grudnia 1812 roku. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeżeli podobają Wam się takie treści, zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTube Babka od Polskiego, a także do lajkowania fanpage'a na facebooku Ploteczki Polonistyczne. Do usłyszenia.